Dexter to prawdopodobnie jeden z najkrwawszych seriali w historii. Na planie nieustannie potrzebne były litry naturalnie wyglądającej krwi. Z tego powodu twórcy opracowali własną recepturę. W jej skład wchodzą syrop klonowy, czerwony barwnik spożywczy, płyn do mycia naczyń i olejek miętowy. Syrop klonowy nadawał odpowiedniej gęstości, płyn do mycia naczyń pozwalał na łatwiejsze sprzątanie planu zdjęciowego, a olejek miętowy był potrzebny do odstraszania zwabianych słodkim aromatem insektów. Swoje ofiary Dexter usypia przy pomocy etorfiny. Jest to prawdziwa substancja używana w weterynarii do usypiania dużych zwierząt. Jej działanie przeciwbólowe jest około 50 tysięcy razy silniejsze od morfiny. Z tego powodu obrót substancją jest ściśle kontrolowany. W szóstym odcinku pierwszego sezonu dowiadujemy się, że Dexter zamawia ją pod pseudonimem Patrick Bateman. Jest to nawiązanie do filmu American Psycho. W roku 2010 u Michaela Halle zdiagnozowano nowotwór krwi zwany chłoniakiem Hodgkina. Początkowo Hall ukrywał swoją chorobę przed członkami ekipy, gdyż liczył, że uda mu się zakończyć terapię w przerwie między sezonami. Niestety leczenie potrwało trochę dłużej i wywołało liczne skutki uboczne, takie jak utrata masy ciała i wypadanie włosów. Z tego powodu na planie piątego sezonu aktor nosił perukę. Dexter jest wzorowany na prawdziwym mordercy, który podobnie jak on pracował w policji. Najpierw w patrolu autostradowym na Florydzie, a następnie jako policjant w hrabstwie Miami-Dade. Po kilku incydentach związanych z zacieraniem śladów został zwolniony. Zaraz po zwolnieniu w 1986 roku rozpoczął kilkutygodniowy szał rabunków i morderstw. Łącznie zabił 6 mężczyzn i 3 kobiety. Większość z nich była zamieszana w handel narkotykami. Pardo uważał, że zabijając szkodników, wyświadcza światu przysługę. Podobnie jak Dexter, Pardo kolekcjonował pamiątki z miejsca zbrodni. Nie były to jednak próbki krwi, a zdjęcia ofiar i szczegółowe opisy zbrodni skrupulatnie zapisywane w dzienniku. Zabójca został stracony poprzez śmiertelny zastrzyk w 2012 roku. Autor książek o Dexterze nigdy oficjalnie nie potwierdził, że inspirował się policjantem zabójcą, jednak mieszkał w Miami w czasie, gdy Pardo popełniał swoje morderstwa, więc bez wątpienia znał głośną sprawę. Warto też zauważyć, że główny antagonista trzeciego sezonu nazywa się Miguel Prado. Podczas kręcenia sceny zabójstwa doszło do tragicznej pomyłki. Aktor Jeff Chase leżał przywiązany do stołu plastikową folią, a Smith miał zadać mu cios nożem w serce. Niestety aktor przez pomyłkę użył prawdziwego noża. Sytuację widzieli zarówno Chase, jak i Hall. Niestety Chase miał zaklejone usta, a ostrzegawczy krzyk Halla rozległ się zbyt późno. Na szczęście nóż trafił w znajdującą się pod folią metalową płytkę wielkości kartki samoprzylepnej. Grozy dodaje fakt, że w poprzednich dublach Smith użył prawidłowego noża rekwizytu, jednak ani razu nie trafił w płytkę. Ile ofiar ma na koncie Dexter? Ciężko powiedzieć, gdyż w kilku odcinkach padają inne liczby. W czwartym sezonie Dexter twierdzi, że Trinity Killer jest jego 67. ofiarą, jednak w poprzednich sezonach była mowa o ponad 90 ofiarach. Liczbę ofiar Dextera można więc oszacować na 135 do 160. Nie każde zabójstwo udawało się za pierwszym razem. W przypadku Little Chino, olbrzym z drugiego sezonu, Dexter musiał robić 3 podejścia. Rekordzistą jednak jest Trinity Killer, którego Dexter usiłował zabić aż 7 razy. Przygotowanie foliowego w miejsca zbrodni zajmowało ekipie filmowej kilka godzin pracy. Nakręcenie zabójstwa na ogół trwało cały dzień. Wielkim fanem serialu jest Sylvester Stallone. Będą pod wrażeniem kreacji Julie Benz, Stallone zaoferował jej rolę w filmie Rambo 4. Głównym antagonistą czwartego sezonu jest grany przez Johna Lithgowa Trinity Killer. Zabójca ten jest częściowo oparty na prawdziwym mordercy, który działał w latach 70. i 80. XX wieku. Zabójca mordował całe rodziny, a jego specjalnością było podduszenie ofiar do utraty przytomności, tylko po to, aby je ocucić i powtórzyć duszenie. Morderca swój proceder uprawiał co kilka lat. Aby upewnić się, że jego zbrodnie nie spłyną na nikogo innego, na miejscach zbrodni zostawiał wiadomości.